Cześć, tu Ola z Pasieki Słodka Natura. 5 minut temu dotarły do mnie właśnie wyniki badań z Puław dotyczące naszego wytrucia pszczół. Na wyniki czekałam ponad miesiąc, bodajże miesiąc i tydzień, albo miesiąc i 2 tygodnie. No i już poznajemy wyniki badań. Możecie sobie zatrzymać, ale w sumie będę cały czas pokazywać Wam i mówić. Więc okazuje się, że był to oprysk. I wcale mnie to nie dziwi. Nie nagrywałam filmu, ponieważ nie lubię nagrywać 10 filmów o tym samym. Czekałam, żeby zebrać dla Was materiał i taki film prawdopodobnie się pojawi. Jak co wyglądało, jak wyglądała moja droga przez mękę z tymi wszystkimi urzędami i tak dalej. Ale nie dziwi mnie to dlatego, ponieważ kilka dni po naszym wytruciu, może nawet był to tydzień, zadzwoniono do nas, że w tamtej okolicy również zginęły inne pszczoły. No i co, pierwsza myśl, no ten truciciel to naprawdę jakaś straszna osoba, no bo kurczę, nasze pszczoły, wszystkich innych, no to naprawdę ten człowiek nienawidzi pszczół. Ale okazało się, że po prostu ci ludzie dopiero przyjechali do swoich pasiek i tak naprawdę tamte pszczoły zginęły w tym samym czasie, co nasze. I łącznie ilość wytrutych rodzin sięga chyba ponad 70 w tamtej okolicy. I jak widzicie, no był to jakiś oprysk. Co teraz mogę zrobić? No nic nie mogę zrobić, ponieważ czekałam bardzo długo na te wyniki badania, a komu ja po 1,5 miesiąca udowodnię, że to on zrobił ten oprysk i że to on wytruł moje pszczoły? No nikomu, więc te wyniki badań są tylko tak naprawdę do mojej wiadomości, że właśnie to się stało. No więc do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa.